Cześć moi drodzy, w tym materiale chciałem Wam przedstawić telefon, niby taki zwykły iPhone 6s Plus, ale trochę z niezwykłą historią. Jest to telefon pani, która musiała uciekać przed wojną z Ukrainy, trafiła do Polski, no i niestety telefon jej się uszkodził i nie ma kontaktu z nikim, albo ma ten kontakt bardzo utrudniony, więc ten telefon sobie zdiagnozujemy, naprawimy za darmo w ramach takiej powiedzmy pomocy, którą mogę zaoferować, czyli zrobić to, co najlepiej umiem robić, czyli po prostu naprawimy tego iPhone'a, a wy sobie zobaczycie, jak ten proces przebiega. Zapraszam do oglądania. To jest nasz iPhone. Z tym telefonem coś się działo. Prawdopodobnie jest to też jakiś chyba refurb, bo budowa jest taka dziwna. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj te plastiki są trochę dziwne. Po prostu telefon dziwnie leży w dłoni, dziwną ma fakturę i też tacka SIM oraz przyciski boczne. No takie jest to po prostu dziwne. Jednym słowem, co się dzieje z urządzeniem? No ono trafiło na to, że nie chce ładować. Ja wyczyściłem, w pierwszym rzędzie wyczyściłem port Lightning, ale jak widzicie nic się nie dzieje. Pobiera 5 mili prądu, czyli w zasadzie nic. No to patrzymy dalej. Jak to zdiagnozować? Trzeba rozkręcić dolne wkręty Pentalop. Delikatnie dookoła podważamy ekran. Ok, ekran praktycznie już odszedł. No, telefon był serwisowany. Ekran zdaje się jest zamiennikiem, co można poznać po kontrolerze. Brak uszczelki pod ekranem. Przypominam, to jest model 6S Plus, który uszczelkę już mieć powinien. Brak podklejki pod baterią. Takie tam niuanse, które się zdarzają wszędzie, nie tylko w Polsce. Tu jeszcze wkręt, który za długi, widzicie, krzywo leży. No, czyli serwisy serwisami stoją. Końcówka odpowiednia. Podłączymy sobie zasilacz i zobaczymy, co się zadzieje. Telefon jest wyłączony. Odpalam zasilacz i uruchamiam płytę. 100 mA poboru prądu, nawet więcej. Jest możliwe przywarcie na płycie. Telefon startuje, jest jabłko. No jest duża szansa, że ten telefon się po prostu uruchomi. Będzie potencjalnie uszkodzenie układu w tym urządzeniu. Jeszcze się uruchamia. To niestety trochę trwa. Nie zawsze z uszkodzonym układem TriStar iPhone się poprawnie uruchomi. Tu się uruchomił poprawnie. Jest na kodzie blokady. Ok, możemy to rozłączyć i przystąpić do dalszych działań. Pierwsze co zrobię, zdejmiemy sobie naklejkę, odsłonimy układ TriStar, wylutujemy go i zobaczymy, czy zwarcie ustąpi. Najpierw podgrzeję odrobinę tą naklejeczkę. Ok, naklejeczka. Można przystąpić do demontażu układu TriStar. Nasz układ nosi oznaczenie 16-10A3. Dołożę trochę topnika i możemy go demontować. Układ zdemontowany, można w tym czasie szybko oczyścić. Układ zdemontowałem, można tą płytę uruchomić i zobaczyć, czy zwarcie ustało.
startowy prąd spadł. Można wlutować inny układ. W tym wypadku wezmę układ z rozlutu. Wlutujemy sobie układ z innego 6S-a i wlutujemy układ z demontażu do tej płyty głównej. Mam tutaj kilka różnych płyt głównych. Trzeba go oczyścić, nakulkować i wlutować. Płyta główna jest przygotowana. Można dodać topnika. Mając płytę główną pod mikroskopem, poprawiam jeszcze komunikację z baterią. OK, szybki test. Podpinamy złącze baterii, zasilanie i zobaczymy, jaki prąd pobiera. Coś się zmieniło, prąd rośnie. Jest pełne praktycznie 2 ampery, 10 watów. Naprawa przyniosła pożądany efekt. Diagnoza była słuszna, bardzo rutynowo podszedłem do tego tematu. Widziałem zachowanie urządzenia, widziałem pobierany prąd. Mówię TriStar. Nie pokazałem całej tej diagnozy, dlaczego uważam, że to był TriStar, tylko od razu rutynowo podszedłem do tego tematu i jest trafienie. To wynika jakby z doświadczenia serwisowego. Muszę tu was przeprosić, że wam tego nie pokazałem. Dlaczego tak uważam? Jakby naprawiając dużą liczbę urządzeń, już widzę mniej więcej po zachowaniu, po poborze prądu, który pojawia się na zasilaczu, co może być uszkodzone. Pewne symptomy, które zdradza taka płyta główna, mi mówią, że to jest to. No i tutaj się to potwierdziło. To był uszkodzony układ TriStar, więc jesteśmy w domu i można lecieć z tematem dalej. Jednak naprawa ładowania to jeszcze nie wszystko. Na oczku kamery. Nieprofesjonalnie naprawiana, więc faktycznie potwierdza się to, co mówiłem, że telefon jest jakimś refurbem. Wyczyścimy kamerę i wyczyścimy oczko i złożymy to urządzenie. No tutaj ewidentnie widać, że jest bajzel i ten kurz się dostawał z biegiem czasu. Urządzenie jest w tej chwili gotowe do zamykania. Oczyścimy jeszcze ramkę.
Sprawdzę, czy tutaj, o właśnie, wkręty są luźne, warto to powkręcać, bo potem może być problem duży z otworzeniem takiego telefonu. Uszczeleczka. Uszczelka, można zamykać urządzenie. Urządzenie się ładuje, uruchamia się. Z mojej strony mogłem zrobić to, co najlepiej potrafię, czyli naprawić komuś w potrzebie jego iPhone'a, jego urządzenia, jego okno na świat. Do kontaktu z bliskimi. Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu.